To jest audycja Mecz i co dalej. Kłaniam się, Tomek Mędry z tej strony i od razu uprzedzam tutaj ekipę naszą techniczną, żebyśmy kontrolowali czas, ponieważ z dzisiejszym moim gościem na tematy muzyczne mógłbym rozmawiać godzinami. Dzisiaj się gada. Dokładnie tak. I do wszystkich tych, którzy myślą, że będziemy rozmawiać o Julii Wieniawie albo Dodzie, no musimy was niestety przeprosić, bo te tematy nie będą poruszone, a dzisiaj moim gościem Tymek Puchacz. Siemano. Siema, Pucha. Nie buongiorno. Słuchaj, Puszka, ja zawsze na początek staram się jakoś swojego gościa zaskoczyć. Dawaj. Dać mu jakieś takie pytania rozgrzewkowe. I w twoim przypadku powołałem specjalną komisję, składającą się z 5 osób. O ja, to będą mocne osoby jakieś. No. Które przygotowały takie pytania gdzieś rozgrzewkowe, żebyśmy mogli tą atmosferę tutaj rozluźnić i rozpocząć. Dawaj. Ja pozwolę sobie pokazywać ci pytania na telefonie. Państwo oczywiście zobaczą to w postprodukcji, jak Karol doda. Zaczniemy z pierwszym pytaniem, ja ci tutaj pokażę. Pokaż. O ja. Ja mam czytać? Aha. Daj głos, no. Siema Puszka, ode mnie trzy pytania. Jak ważną rolę podczas wieczornej regeneracji pełnią dla ciebie świeczki? Komu będziesz kibicował podczas meczu na dnie świebodzińskiej B-klasy pomiędzy Chrobrym Brójca a drużyną z Radoszyna? I trzecie pytanie, pozdrowisz? To tak, pozdrawiam Pieczarę przede wszystkim, że od tyłu jadę. W meczu na szczycie dołu tabeli B-klasy lubuskiej będę kibicował Chrobremu Brójce. I trzecie pytanie, świeczki pełnią bardzo ważną rolę w wieczornym wyciszaniu się. Pieczara mnie nauczył sobie zapalać wieczorem świeczki i od tego czasu sobie lubię wieczorem w ogóle puścić muzykę i zapalić świeczki, także polecam każdemu w ogóle taką wiksę, żeby sobie świeczki zapalić. I jeszcze my poszliśmy o krok dalej, bo Pieczara też ma jakieś takie patyczki zapachowe. Normalnie jak w jakimś, wiesz, no jak to powiedzieć, w takiej dla buddystów człowieku w świątyni, nie? Są świeczki, zapachy. Takie też zapachowe. Do mnie jak wejdziesz do chaty wieczorem, to jest bardzo fajny klimat, także Dobrze. Trzy pytania wykorzystałem. Przejdziemy do drugiego pytania. No, na razie łatwe, bo mam nadzieję, że tak zostanie. Cześć Puszkice, pozdrawiam serdecznie. No i dostałem fajną podpowiedź, więc chciałbym cię zapytać, z czym ci się kojarzy podwarnik błękitny? Trzymaj się. Z czym się kojarzy podwarnik błękitny? Wiesz, podwarnik błękitny kojarzy mi się pierwsza rzecz z Hubertem Sobolem, który teraz rehabilituje się, ma kontuzję kostki i dużo czasu spędzamy razem, bo ja trenuję w Centrum Osteopatii, też on tam jeździ na rehabilitację. Więc podwarnik błękitny mi się kojarzy z Hubertem Sobolem oraz podwarnik błękitny mi się kojarzy z Puszka zajeść na stację, proszę, albo do sklepu, proszę. Podwarnik błękitny. No. Tak gdzieś między wami po prostu waszej ekipy. Tak, jest slang na pewne takie rzeczy. Podwarnik błękitny mi się kojarzy z Sobolem i z prośbą o kupno, bo nie można sobie kupić na zapas, tylko trzeba codziennie albo co drugi dzień gdzieś jechać i szukać i kupować. Także tak to wygląda. Wspomniałeś o Hubercie. Hubert też tutaj był w naszym składzie. Tak myślałem. Siemano Puszica, ja mam takie pytanie. Kiedy ostatni raz oglądałeś bajkę Madagaskar i jak do tego doszło? Nie wiem. O ja. Ostatni raz bajkę Madagaskar oglądałem jakieś 3 tygodnie do miesiąca temu to już było. Okoliczności, do których doszło, to jest raczej kwestia prywatna. Ale nie zdradzamy na pewno, ale na pewno byłem szczęśliwy, że mogłem tą bajkę obejrzeć i sprawiło mi to dużo radości. No niestety okoliczności były, tak jak mówię, trochę prywaty, tutaj by się musiało wkraść, dlatego wolałbym to odpuścić, ale bardzo dziękuję za pytanie, Hubercik, i mam nadzieję, że niedługo obejrzymy my, bo to mogę zdradzić, że ja z Hubertem nie oglądałem tego, tylko z kimś innym. Płeć żeńska, mogę podpowiedzieć, ale z Hubertem bym obejrzał jakąś część też bardzo chętnie. Pozdrawiamy tą płeć żeńską? Pozdrawiamy tą płeć żeńską, ona nie będzie tego oglądała na pewno, ona ma to gdzieś. Kolejne specjalne pytanie, myślę, że też od specjalnej osoby. Siemano Puszka, ja mam do ciebie pytanie. Jaki jest twój ulubiony program telewizyjny i dlaczego jest to Love Island? No nie, mam na to.
Absolutnie jestem pierwszym przeciwnikiem programów telewizyjnych typu Love Island, jakieś, nie wiem, Hotel Paradise. Hotel Paradise i takich rzeczy. Chociaż jak była pandemia, w sensie jak wybuchła pandemia rok temu już przeszło, to na Netflixie był taki serial Too Hot to Handle. I tam te osoby jak zamykali w tych pokojach. Tak, zamykali ich, oni mieli pieniądze jakieś tam i za jakieś tam całowanie czy uprawianie seksu te pieniądze schodziły im, i chodziło o to, żeby jak najwięcej im zostało, to była wspólna pula do podziału i tak dalej, więc ten program oglądałem, bo to też trochę zagraniczny, to też inaczej, ale te polskie programy, te paradajsy i te takie, i te w ogóle, i te dziewczyny, i ci mężczyźni, którzy tam, kobiety i mężczyźni, którzy występują w tych programach, no to są dalekie osoby, z którymi ja bym mógł złapać jakiś kontakt i porozmawiać na jakiś temat, to jest w ogóle nie moja lota i po prostu Kasper to wie i no jestem wielkim przeciwnikiem i tyle. I jak ci się podobały pytania takie rozgrzewkowe? Bardzo dobre pytania, ale poszło potem już ciężko, już byłem trochę zakłopotany, delikatnie, to będzie, ale bardzo fajne. Teraz troszkę spokojniej przejdziemy już na główny temat naszej rozmowy, czyli muzyka, hip-hop, rap, jak to woli, wiemy, że na pewno będzie dużo przyczepek, co jest hip-hopem, co jest rapem. Ja. Dzisiaj tego nie dzielmy, po prostu mówmy o wszystkim, jak muzyka jest. Muzyka łączy. Dokładnie, niedzieli, tak? Pamiętajcie. W ogóle czym jest dla ciebie muzyka? Tak zaczynając to wprost, bo na pewno to jest dla ciebie forma relaksu, odprężenia się, zabawy, skupienia przed meczem, ale oprócz tego, czym jest muzyka dla ciebie? No, dla mnie to jest taka mocna zajawa. Ja też od najmłodszych lat nie było to takie sprecyzowane, że jak byłem małolatem typu 9-10 lat, że słuchałem stricte rapu. Ja słuchałem, nie wiem, reggae, Justina Biebera, rapu, w ogóle dużo muzyki. Swoją drogą Justin Bieber ostatnią płytą bardzo dobrą. Bardzo dobrą płytę, tak. Rok po roku Intentions i ta płyta teraz też jest super. Bardzo, bardzo często słucham, szczególnie jak jest słońce, a teraz cały czas deszcz pada, to mnie wkurza mega. Ale i u nas chłopaki puszczają na potęgę cały czas tą płytę w szatni, także słucham dużo. Ale no muzyka jest czymś dla mnie takim, bez czego nie mógłbym funkcjonować normalnie, no bo muzyka mi towarzyszy i przy treningach, i przy w domu. Pierwsze co, to sobie włączam muzykę, jeśli coś chodzę, tego słucham, w aucie jest muzyka i tak dalej, więc muzyka jakby jest czymś, bez czego nie mógłbym funkcjonować, męczyłbym się bez muzyki, nie? To jest dla mnie na tyle naturalne, no i zajawa, nie? Przede wszystkim. Ale to jest pewnie głównie właśnie hip-hop, rap, około, teraz, plus tak, wiadomo te tak. Zagraniczne gdzieś takie zaciągi typu tak. Justin, chociaż Justin Bieber, no nie ma co ukrywać, jego połowa gości, tak jak na przykład Ed Sheeran jest ostatnio bardzo z grona hip-hopowego. Tak, no generalnie hip-hop przejął muzykę. Strasznie. I wiesz, wielu artystów się dopasowuje, nie? Czy nawet, nie wiem, Ariana Grande, taka popowa wokalistka typowo, też nagrywa numery, które są w kategorii hip-hop rap, więc jakby, więc wiesz, teraz przez to, że hip-hop i rap stał się tak popularny, no to wielu artystów się tym zaczęło po prostu zajmować i wchodzić w to, no bo każdy chce być, wiesz, sprawdza się w czymś takim, czego ludzie słuchają na pewno, więc no ja też, głównie od kiedy skończyłem, nie wiem, 14-15 lat, no to głównie sprawdzam rap, ale wiadomo, że ta inna muzyka też jest, jakieś klasyki, ale no głównie rap, szczególnie scena polska, Stany, Anglia też teraz, bo są super te drille, te akcenty, jak oni to nawijają, to naprawdę Niemcy, Francja trochę mniej, ale Niemcy też mam bardzo dobrze obcykane, dużo słucham, także tak to wygląda. Mówiąc o hip-hopie i rapie, uważam, że w dzisiejszych czasach, dzisiejszych tygodniach, miesiącach nie moglibyśmy nie powiedzieć o dwóch osobach. O Macie i o trochę innej barykadzie, o Freezie i ekipie. Oba gdzieś uważam, że te tutaj dwie osoby, tutaj akurat ekipy też, bo można powiedzieć, że za Matą, za jego sukcesem też bardzo dużej mierze stoi SBM Label i tak jak za Freezem gdzieś jego ekipa. Ale chciałbym rozpocząć od Maty, od ostatniego singla, Pato Reakcja, i z tego, bo po pierwsze z jakim się odzewem przyjął, z tego jaki był klip, teledysk, montaż, bo to też było coś, co wzniosło troszkę ten utwór na zupełnie inny poziom. Tak. I o samej postaci Maty, czy ty na przykład nie uważasz, że Mata jest teraz głosem młodzieży, głosem tego pokolenia gdzieś dojrzewającego w liceum, tak jak te 100 dni do matury. Bardzo dużo osób się z tym utożsamiało, pisało z tym matury i gdzieś ta płyta się cały czas była katowana przez nich i przewijali ją. No teraz
utwór, na przykład wtedy Pato Inteligencja, do którego się odnosi poniekąd utwór Pato Reakcja, no też był hitem, po prostu pozamiatał, tak samo jak Pop Killery przecież za singiel roku, no i nagrodę publiczności gremium zdobył Mata. Czy nie uważasz gdzieś, że to Mata jest teraz wyznacznikiem tego i głosem tej młodzieży? Tak, no, no zacznę właśnie od tego może, że zgadzam się na pewno z tym, że Mata jest głosem tego pokolenia. Aczkolwiek ja uważam, że to pokolenia jego i trochę młodszych, bo na przykład ja aż tak mocno się nie podpisuję pod tym, co jak teraz młodzież dorasta, bo ja jakby, no może tak głupio to zabrzmi, ale ja dorastałem już w wieku, nie wiem, 14-15 lat, jak już byłem sam w internacie, potem w wieku 17 już sam mieszkałem w Poznaniu, więc to trochę było już dawno i też trochę inne jest życie sportowca, wiesz, pod względem nie wiem, czy imprezy, czy wiesz, używki i tak dalej, trochę inna jest ta droga, ale no, no też mam znajomych i też wiem, jak to u nich funkcjonuje, więc zgadzam się zdecydowanie, że Mata to jest taki głos pokolenia i po prostu on nawija o tym, co się dzieje teraz wśród młodzieży, nie? I dlatego młodzież tego mega słucha. Jest też bardzo autentyczny w tym wszystkim, tak, co tak, że jednak jak go spotykasz i potem widzisz w wywiadach, to te wszystkie piosenki naprawdę myślisz, że okej. No ja też uważam, że troszkę do starszych, na przykład tak jak do mnie, czy do innych no, moich kolegów to przemawia, na przykład utwór Tango z ostatniej płyty, gdzie wiesz, jednak był ten stary szyl, ten klip, SB, Mafia w tym klipie, DJ Flip na tych dekach i gdzieś też nawiązywanie do Kiełasa i uważam, że on trafia jednak w te gusta, że są te utwory, które trafiają do młodszych, ale do starszych. Tak, też. Wiadomo, on jest właśnie, tak jak mówię, on jest głosem tego pokolenia, które teraz dorasta i tak dalej i wiesz, będzie się pewnie będą starzeć się razem z nim, ale wiesz, ale Mata właśnie jest taki, że wiesz, przede wszystkim to jest świetny raper, nie? I w ogóle jego styl, jego wiesz, jego flow, no ma nie, w ogóle w tym utworze Pato Reakcja, tam jest tyle razy flow zmienione, on tam tak się bawi tym i tak potrafi konstruować, pisać, że to trafia nie tylko do tych młodszych, ale też do starych wyjadaczy sceny i tak samo do wiary w przedziale wiekowym, nie wiem, 15, pewnie 40, wiesz, że każdy jakby to kuma, więc no to jest taki, to jest w ogóle ewenement, nie? I Mata jest ewenementem, no wjechał, nagle znikąd się pojawił i wiesz, i robi takie liczby, no ale nie ma się co dziwić, bo po prostu robi to świetnie, nie? Więc to jakby go to jakby go kryje, że w tym, oprócz tego, że wiesz, że jest to autentyczne, że świetnie napisane, to on po prostu jest genialnym raperem, nie? On potrafi świetnie rapować. I pewnie i z tego, co na tyle, co go znam, na tyle, co go poznałem, to jest mega tym zajawkowiczem tego, nie? On tym po prostu żyje i dlatego to tak wychodzi. No a jeśli jeszcze chodzi o ten klip do Pato Reakcji, no to myślę, że to jest jeden z najlepszych, no na pewno jest jeden z najlepszych w polskim rapie w historii klipów, bo no miażdży, to po prostu wiesz. Osoba od montażu naprawdę szapoba. Tak, i w ogóle kto to wymyślił, nie? Jakby to się wszystko praktycznie... Tam każdy wers nawiązuje do tego, co się akurat przed tobą przedstawia. Do sceny, masakra. I w ogóle jak to jest, wiesz, właśnie na jakim poziomie to stoi montaż tego. Niesamowite, nie? Niesamowicie się słucha tego numeru, a słucha z klipem, to już po prostu rozwaliło, bo ja też miałem przyjemność słyszeć ten klip, nie wiem, może z miesiąc przed premierą i mówię, nie, no to jest pozamiatane, nie? Jak to wyjdzie, to będzie taki szał, ale jak to wyszło z tym klipem i zobaczyłem ten klip, no to mówię, ale będzie piekielnie mocno i tak jest, bo to już ma 20 balik na YouTubie i na Spotify chyba już 10, także no też niesamowite liczby robi. Ale nie uważasz też, że Mata trochę zagina to, co się inaczej jakby to nazwać, że Mata troszkę idzie w inną stronę, bo był taki przez chwilę trend, że te utwory w hip-hopie, w rapie trwały teraz po 2 minuty, 2 minuty 30. Tak jak na przykład coraz Malik więcej. Montana i inni artyści zaczęli robić krótsze utwory, bardziej chwytliwe, żeby ten repeat value był cały czas nawiązany. Tak. Nagle wchodzi Mata, 5-minutowy utwór i każdy i tak dalej do niego wraca i go słucha. Tak jak mówisz, te flow różniące się i tak dalej. Tak, tylko wiesz, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe pod tym względem, żeby stworzyć taki numer, który trwa 5 minut i żeby cały czas ta uwaga była skupiona na tym numerze i żeby cały czas coś się w nim działo, to jest mega trudne, nie? I jest wiele takich numerów, które są na przykład dobre i wiem, że Wiara sprawdza to, ale twierdzi, że kurde, no już za długo, nie? Za długo już ten numer trwa i już, wiesz, niepotrzebnie, a tu w tym numerze
no do końca co wers czy inne, teraz się zmienia flow, zaraz jest, wiesz, wjazd na kogoś, zaraz coś tłumaczy, wiesz, coś przedstawia, no i wiesz, po prostu ten numer przez 5 minut go słuchasz, masz wrażenie jakby to, bo, o to jest najlepsze w tym, że ten numer trwa 5 minut, masz wrażenie jak się kończy, że trwa 2:30, jest w nim, wiesz, tyle zawarte treści, że strasznie szybko ci to mija, jesteś strasznie sfokusowany na nim i no po prostu jest i tyle, nie? I teraz idąc do drugiej strony barykady, do kolejnego głosu młodzieży, może ty jeszcze troszkę mocniej. Chyba jeszcze mocniej, bo ja... Ale wspomniałeś trochę o tym, że też że słuchacze Maty będą z nim dojrzewać. Ja uważam, że tutaj no, idealną po prostu rzeczą zrobił Freeze, bo on gdzie robił pierw filmy dla dzieci i tak dalej, ten family content 2 lata temu, mm-hmm. 2 lata później już ci jego odbiorcy są starsi. Ta. I on stwierdził, okej, teraz robię płytę, muzykę, bo oni chcą słuchać tego. Ja bardziej jestem ciekaw twojej opinii, jak ty się na to zapatrujesz, bo ja wiem, że doświadczyłem też tego i widziałem, że jednak jak youtuberzy robili piosenki, no to środowisko hip-hopowe czy rapowe nie za bardzo się utożsamiało. No. Myślę, że Multi przetarł takie pierwsze szlaki, ale ta. Bardzo szybko został gdzieś zweryfikowany teraz, przez scenę. Teraz trochę ciężko jest Multi, nie? Z wyświetleniami i tak dalej, ale niewykluczone, że jeszcze wróci, wiesz. Wtedy te wyświetlenia były ogromne, no bo to była świeżość, że youtuber w ogóle... No tym bardziej, że Bedi wtedy te diamenty, jak podali sobie, wiesz, to był ich moment, tak, wspólny. Na pewno, ale właśnie jeszcze ci przerywając, że kiedyś, jak nie raper jakiś tworzył rap albo jakąś muzykę, to było strasznie nieoczywiste, tak jak ja stworzyłem swój numer 2 lata temu, no to był też wielki szał, że ja rapuję, że potrafię i tak dalej. A teraz jest tego taki przestęp, po prostu każdy się para muzyką, rapem, hip-hopem. Wiesz, jeszcze to Hot 16 Challenge, gdzie już no, każdy w Polsce nawijał. Sprawiło to, że teraz to jest nic specjalnego, że każdy to robi, nie? Więc tak to wygląda. Ale mówiliśmy jeszcze właśnie, o czym mówię? O Freeze. Tak, że ja w ogóle Freeza i te ekipy do niedawna, no może nie do niedawna, ale z pół roku temu jeszcze wiedziałem, wiesz, że to są wielkie tam wyświetlenia, ale w ogóle tego nie sprawdzałem, no bo wiesz, widziałem tytuły typu jakieś kulki, koło fortuny decyduje o tym, jaki kolor jemy przez cały kulki, dzień. Kulki, baseny i takie rzeczy. I to mnie tak mega nie kręciło. Mówię, no zrobią sobie coś tam, wiesz, nie mam nic do tego, wiesz, zarabiałem z tego dobre pieniążki pewnie, no to jest fajne. Ale wiesz, nagle zaczęli robić strasznie ciekawe rzeczy, wiesz, pojechali do Stanów, pokazywali, jakie jest życie w Stanach. Nie wiem, mi teraz też zapadł w głowę takie coś, że grali mecz piłkarski samochodami Rocket League, w rzeczywistym życiu. Więc jakby oni strasznie, strasznie ciekawe rzeczy zaczęli robić, takie, które ja bym sam chciał z ekipą swoją robić, z ziomalami. Wiesz, podróżować, robić takie rzeczy. Po prostu, wiesz, mają duży enjoy z życia, nie? I to jest strasznie mi się spodobało. Kiedy miałem koronawirusa, to sam mega prześledziłem ten cały content od początku do teraz. I właśnie tak jak mówisz, że oni dorastają, wiesz, na początku tam nie było mowy o jakimś, nie wiem, na przykład alkoholu czy imprezach, a teraz pokazują, nie wiem, swoje urodziny, imprezy, dokładnie. Pokazują swoje urodziny, jak to wygląda, pokazują, jakie mają auta, jakie mają domy i wiesz, i myślę, że dla ludzi wielu to jest, wiesz, no wiesz, jak jest w Polsce, nie, szczególnie, że im się to nie podoba, bo oni mają pieniążki, mają auta, mają samochody, auta, domy i tak dalej, wille, baseny. Ale to jest mega, mega sprawa, że oni, stary, będąc sobą i pokazując swoje życie, potrafią zbudować taką, wiesz, oni weszli na giełdę, nie? Potrafią zbudować, no oni są multimilionerami, więc no potrafią, są na topie i wyświetlenia, nie tylko na polskim YouTubie, ale ich wyświetlenia myślę, że są niesamowite w ogóle w skali światowego YouTuba, więc jakby no to, co oni teraz wyprawiają, no to jest przesada i ja jak najbardziej kibicuję takim zajawkom i takim projektom. Bo na przykład Żabson u Kuby Wojewódzkiego powiedział, że im jak każdy raper zaczyna zarabiać więcej, robić większe projekty, to otwiera też furtkę dla innych artystów. Nie uważasz, że Freeze w pewnym momencie też otworzy tą furtkę, może nie dla innych youtuberów, ale po prostu dla całej branży muzycznej, że on pokaże, słuchajcie, na tym się da zarabiać, na tym się da robić wyświetlenia i później to też jakoś, nie wiem, w jakikolwiek sposób może pomoże tą branżę, bo zauważyłem, że jak wchodził Multi czy inni youtuberzy, to ten hejt i to w ogóle negatywne nastawienie było
ogromne. Jak wszedł Freeze i pokazał, że można to zrobić naprawdę dobrze muzycznie, można zrobić dobry klip. Brzmieniowo to też wpada w ucho i nawet jak to gdzieś raz usłyszysz, to później zapamiętasz, chociaż ten jeden refren. Tam pomagają te Donatan i tak dalej. Ale on gdzieś jednak pokazuje, że można to zrobić jako nie osoba ze środowiska muzycznego, że jest to jednak muzyczne i jest to co najważniejsze słuchalne. Ale wiesz, o co chodzi? To jest tak, że tak mi się wydaje, że teraz jak Multi wchodził, to było coś nowego i on nie miał aż takiej rzeszy odbiorców. I raperzy się go, wiesz, nie bali się go tam zjebać, nie bali się go, wiesz, tam poniżyć nawet, czy wiesz, krytykować. A mi się wydaje teraz, że ci raperzy wszyscy widzą, jaką ten Freeze ma armię tych ludzi, ile on ma odbiorców, oni się boją, pójdą na wojnę, stary. Nawet jeśli ktoś jest przeciwnikiem tego, to nie powie nic na to, bo wie, że to mu zaszkodzi po prostu, wiesz. Freeza fanbase jest no, niesamowicie wielki to teraz. To jest jakby 10 milionów ludzi nagle na jakiś stary. Film. I wiesz, i to jest tak, że albo, nie albo mówią, wow, Freeze props, stary, i w ogóle, i kolaboracje jakieś tworzą z nim, albo stary normalnie jest tak, że nie lubię, nie słucham. Nie mówię. Nie odzywam się na ten temat w ogóle i nie dotykam tego, bo wiem, że jak podpadnę, no to mnie zjedzą, nie? I tak to na ten moment wygląda, tak mi się wydaje, nie? Ciekawe. No ciekawe. Bo nikt się w sumie nie wypowiadał negatywnie na temat Freeza, nie? Nie, nawet ja widziałem, że tam Kenke komentował, jak jakieś filmy, ostatnio Arab nawet, że są w szoku, no nawet Kury z Chillwagonu, no wiadomo, że oni są wiadomo, tam... że to tylko się dobrze słucha, to są dobre utwory. Dobre też, nie? Utwory, więc że nie oni, ten Kury też pokazał, że okej, ktoś z branży rapowej wchodzi, my też nie wiemy, co oni cały czas szykują, na pewno będzie Kleo, a może nagle wyjdzie kolejna niespodzianka. No tak. Wiesz, oni sami powiedzieli, że tworzą tą płytę muzyczną i cały czas są w trakcie tworzenia. Wiesz, też nie wiesz, czy jak nagle oni pokazali dwa utwory, które po prostu rozbiły bank i bańkę, że ktoś stwierdzi, okej, może jednak z nimi nagram, może to będzie fajne dla mnie promocyjne, marketingowo. Może się ktoś dograć po czymś takim. Może tak wyjść. Nawet nie wiem, czy jest to chyba Żabson, jest takim raperem, który potrafi jakby łapać się tego, co jest modne i wiesz, i w trendy wskakiwać, więc może być coś takiego. Zresztą on zagrał koncert na ich ogrodzie. Na ich ogrodzie, tam na tym ostatnim odcinku. Więc jakby tak, może być coś takiego, że coś takiego. Jeszcze Kury też, Żabson czy Wagon, więc może tak być, że na taki Żabson się dogra, nie? Wspomniałeś o Żabsonie i Kurym i oboje byli kiedyś w Młodych Wilkach. No Kury był akurat rok temu, Żabson 6. Chciałbym, żebyśmy też trochę o tym porozmawiali, bo to też jest gorący temat trochę w polskim środowisku hip-hopowym muzycznym, bo to jest jednak z pewnej strony pokazanie przez Mateusza Nataliego i Popkillera tych 11 najbardziej z perspektywą, z potencjałem artystów, którzy mogą zamieszać na tej scenie. Ja mam tutaj na przykład rozpisane poprzednie lata, przygotowując się gdzieś do tego. I moim zdaniem, z całym szacunkiem i sympatią do Mateusza Nataliego, z tą jaką robotę robi i Popkiller w poprzednich latach, no to ta edycja wypada troszkę słabo, moim zdaniem. Nie wiem, czy ty śledziłeś poprzednie edycje? Tak, ja w ogóle wszystkie praktycznie edycje właśnie od tej edycji Żabsona w sumie. No wiadomo, znam klasyki, znam Białasa w Młodych Wilkach, sprawdzałem to, ale tak na bieżąco śledziłem, myślę, od tych czasów Żabsonowych i tak dalej. I tam chyba Adma też była wtedy i tak dalej. Więc, czyli ja uważam, że w ogóle tamta edycja, gdzie był Guzior, o co chodzi, Adma, no, Sarius, Wadstoja, no, Żabson, mocni gracze. Chociaż, no, świętej pamięci Lech, to była bardzo mocna ekipa, gdzie jednak się bardzo dużo z nich wybiło. Tak, chociaż dla mnie, stary, najlepszą edycją była edycja numer 5. Z BDSM? Z Bedim, z Reto, ze Smolastym, tam stary. Były fajne te cyfery, w ogóle fajne cyfery, te... stary, tak, ten vibe był fajny. No i utwory, Ibra, ten numer finalny był znakomity w ogóle. Dla mnie Smolasty na refrenie. Tak, i beat zrobił też Smolasty, no świetnie. Tam bardziej, to było. Tym bardziej, że zawsze w tych Popkillerach, Młodych Wilkach możesz zobaczyć, że są ludzie z różnych środowisk, z różnych gatunków hip-hopu, muzycznych, ale w tym utworze, co ty powiedziałeś, dla nas bodajże, gdzie Smolasty jest refren, czy Anatom, czy inni, wszyscy wypadli bardzo dobrze. Bardzo i dobrze. Wszyscy się, widać tak, było, że stary. Się super bawią na tak, tym teledysku. Tak, i kumają się bez kitu. I to też jest jeden z moich ulubionych utworów, chociaż ja też bardzo lubię ten, gdzie Janek Rapowanie wystąpił. Nic i za darmo. Cześć, dzień Szóstka. Dobry, mam na imię Janek, kocham rap i mam, tak. To też bardzo fajny numer. Te też. Dwa mi się podobały. Z zeszłego roku średnio mi się podobał. Stary, ten... ja w ogóle zeszły rok mi się bardzo nie podobał. Gdzie w ogóle. Bardziej mi się nawet podoba ta edycja teraz, niż tamta, stary. Tam to jest największy hejterem na tej edycji, tak? Stary. Nie podobała mi się w ogóle. Gdzie był Opał, Kury, Koza, Oki, tak. Karian, Lipa, Przył, Biwaj, ZH, Bober, Miła, TZ, no, tak, dla Augustyn. Mnie, stary, w ogóle nie złapałem tego klimatu, jaki oni tam mają i oglądałem te kulisy, jak oni rozmawiają między sobą, jak robią muzykę. No ja w ogóle tego...
Ale powiem, potencjał był ogromny. Był duży. Oki, Kury, ZH, no to... Ale Oki się jeszcze wtedy ścigał cały czas ze sobą, nawijał tak szybko, bo bardzo. To było fajne, jak on z tym wszedł. Że teraz wydali Ojo numer przypadkiem. I on sobie leci, stary, on tam się nie ściga z nikim, tylko sobie nawija i to jest też super, nie? Fajnie, bo się rozwija, nie? Ale ja jestem strasznym przeciwnikiem tamtej edycji, nawet nie pamiętam numerów, nic nie pamiętam. Bo... W tamtej edycji ja najbardziej pamiętam to, że jak Miły ATZ w tym wspólnym utworze, to dostał zupełnie inaczej beat nagle. Tak! I to było bez fajne, grzą grime'owo, UK grime i to było, mi najbardziej to zapadło w pamięć. Było, tak, mi też to zapadło. A gdzie w tych poprzednich edycjach jednak jak był Guzior, Żabson, gdzie te utwory jednak same, ten główny utwór, tworzył tą całą zajawkę. A na przykład, ale w piątce, oprócz tego głównego otworu, cała ta płyta Popkillerów, tam masz numer BDS Ibra, stary. Kolor, plan B. Kolor, niepodniesione słuchawki, tam jest takich kilka numerów, że jest super płytka w ogóle, nie? Więc dlatego mi ta piątka najbardziej się podoba, bo ja pamiętam jeszcze z Młodziem na kadrze byliśmy na Węgrzech, jak to wychodziło i my tak katowaliśmy to, strasznie dobre numery, także piątka jest moim faworytem, ale szóstkę też bardzo lubię. Przy tej edycji ja też widzę, że tam jest bardzo, to też trochę jest inaczej, bo ten hip-hop i rap jest teraz bardzo wysoko, jest majorsy, wytwórnie wchodzą coraz bardziej w to. No, tutaj z tych reprezentantów, co są w tej edycji, no prawie wszyscy już są gdzieś reprezentowani przez jakąś mniejszą, większą wytwórnię, gdzie jednak kiedyś jak był Guzior, o co chodzi, Adma, no to oni praktycznie wszyscy wydawali gdzieś na swoich kanałach, albo te kanały się tworzyły. No samo Kiedyś już było inaczej, nie? Quality było stworzone przecież od pierwszego utworu Guziora, od jego pierwszego Hot 16 Challenge. Tak. Więc to tylko pokazuje gdzieś, jak to było dawno temu. No, rozmawiając już o tej edycji, bo wiem, że też śledziłeś, bo rozmawialiśmy gdzieś o tym wcześniej, no ja się troszkę zawiodłem na tej edycji. Bardziej się zawiodłem na tym, że jak ten potencjał został wykorzystany, bo jednak pokazanie Rip Scottiego, który gdzieś trzy dni przed premierą, może trzy, może tydzień przed premierą jego utworu w Popkillerach w Trójkach, Borderline ze Szpakiem, no to naprawdę potrafił pokazać, że okej, no ten gość naprawdę rozniesie tam. Jednak gdzieś on przepadł. Nie wiem, czy to była kwestia Popkillera, czy tego, z kim go dobrali, ale ja widziałem, że na przykład takie osoby z ogromnym potencjałem. Chivas. No to... Chivas w ogóle stary, ja byłem najbardziej zajawiony chyba na Chivasa. A Chivas też jakby go nie było, nie? W tych Młodych Wilkach. Ja mam to samo, stary. Ale też teraz Chivas wczoraj wydał numer promujący płytę jego... Coś tam, że mam w dłoni klamkę, on długie ma te tytuły, ja nie pamiętam ich nigdy, że ma w dłoni klamkę, coś tam i to jest dobry numer, ale Chivas na razie, nie wiem czy to jest, na ile to jest świadome, na ile on tak chce robić, ale on buduje tą swoją stylówę i on strasznie leci na razie na jednym patencie, tak mi się wydaje, nie? Że jest to jeden patent, wiesz, ja tego słucham, sprawdzam to. Ale jest to jedno patentowe na razie i w tych Młodych Wilkach też tak trochę było, nie? Więc trochę też się tym... Jak już zaczęliśmy z Rip Scottiego czy Chivasa, to przejdziemy po prostu szybko przez wszystkich, też swoimi opiniami się gdzieś podzielimy. Kara. No stary, no Kara to jest też... Ja przede wszystkim nie słucham polskich raperek, nie? Nie mam czegoś takiego, że sprawdzam polskie raperki. No wiadomo, że o uszy mi się obiły te szklanki Leosi, bo to wiesz, to był gruby, ale teraz stary, nie mogę już tego słuchać. Jak wchodzi pierwszy, wiesz, ten beat wchodzi, mówię weź to wyłącz, ale swego czasu no katowaliśmy to wiesz, tam z ziomalami, był to fajny numer, nie? I to była pierwsza, mi się daje taki moment, taki przełomowy chyba dla rapów w Polsce, jeśli chodzi o kobiety, no bo siadało to strasznie. No Kara... Jakoś mi szczególnie jakieś linijki nie zapadły, nie? Mi w pamięć. Ale też moim zdaniem nie przeszkadzała w tych utworach. Nie było tak jak w poprzednich edycjach. Nie. Ja pamiętam, ale też pod nią się zmieniał beat bardzo często. Tak. Wiesz, jednak... specyficzną nawikę, zmiana beatu, tam wiesz, bardziej prosty beat, tam sobie wiesz, leciał i ona tam nawijała, no bo trochę ma inną stylówę niż tam chłopaki, ale no nie przeszkadzała, ale nie da czegoś takiego ekstra, nie? Tutaj pewnie następny uczestnik to ktoś, kto cię, moim zdaniem uważam, że zaskoczył ciebie najbardziej, Floral Bugs. Floral Bugs, tak. Ja stary sprawdziłem jego ostatnią płytę. Sztuka nowoczesna chyba, coś takiego. Tak. I tam kilka coś numerów. Coś ze sztuką bodajże. Coś ze sztuką, tak. Nowa sztuka chyba, może. Ale sprawdzałem to i mówię, jestem ciekawy jak on będzie nawijał. I strasznie mi się w ogóle podobało to, jak on sobie leci. Generalnie ten jego specyficzna barwa głosu. Tak. Mega, mega spoko. No i to wejście, jak nawijają sześciu. Sześć głów. Do tego na niego bez. Także mega, mega mi się Bugs podobał też na finalnym utworze.
Także były mega. Myślę, że on będzie się rozwijał i będzie gdzieś tam na tej scenie. Mi się zdaje, że Floral jest wygranym akurat tej edycji. Jest, że on bo on cały czas jest młodą osobą, on wydał swoją płytę. On, nie wiem, czy on ma 19-20 lat, on cały czas jest młody, ale on wygrał, że mimo tego, w jakikolwiek go dopasowywali do jakiejkolwiek grupy, to on potrafił gdzieś się wyróżnić tym swoim głosem i tą swoją specyficzną nawiką, bo jednak będąc gdzieś pod szyldem słonia, no to trzeba się wyróżnić. Brain Dead Family, to oni już się gdzieś wyróżniają. Chivas już powiedzieliśmy, Chodak. Chodak myślę, że też. Chodak fajnie. Moim zdaniem stary. Bardzo fajnie. I te utwory, które wychodzą w trakcie, ale to też właśnie, fajnie to jest, zaplanowane. To jest w ogóle ciekawy, wiesz, pomysł na to, bo oprócz tego, że właśnie w Młodych Wilkach fajnie leciał, to wyszedł ten numer z Paluchem, świetny. Cream. No, jak wjeżdża tam, wiesz. No i Oh No. Gdzie Oh No, tak. Także on jakby zmasowany atak, stary. Tak. Młode Wilki, solowe numery i przez to też się wydaje, że tego Chodaka jest pełno, bo jest. No i on super ma, wiesz, on ma takie leniwe flow i leci z***, nie? Więc szczególnie ten numer z Paluchem mi się spodobał. Cream. I też Paluch, jak poleciał, dawno mi się tak Paluch dopasował nie spodobał. Dopasował się też, uważam, tak. Mega do tego klimatu. Dawno mi się tak bitu. Paluch, gdzie ja na przykład... wiesz, jakby szanuję Palucha, bo to jest legenda polskiej sceny, stare, ja znam płyty, wiesz, Złota Owca, 10x29, Oko w ogóle to jest jedno Czerwony z lepszych płyt. Czerwony Dywan, ja to znam na płyty na pamięć, ale tej płyty, którą wydał teraz, ja na przykład mega nie sprawdzałem. Naciśnienie. Kilka numerów przesłuchałem, ale stary, dla mnie to jest już ten sam patent i to wszystko to samo, ale na przykład teraz Paluch w numerze Cream czy w numerze Problemu A2, no stary, zupełnie jakby, nie wiem, wraca na nowo i wiesz, przełamuje te bariery i leci trochę inaczej, nie? I nawija o czym innym też. Bo jednak no też ciężko jest, wiesz, tyle lat być na scenie i się nie przejeść. Mi się trochę to już przejadło, Paluch. No ale teraz te dwa numery mi pokazał znowu, mi zamknął mordę i wiesz, i tak to wygląda, więc też mega props. Czyli ja też uważam, że Paluch oprócz tych... takiej zdolności do tworzenia takich hitów, bo on ma jednak ten szaman, to są takie utwory hitowe, ale tak jak mówisz, on bardzo często potrafi się dostosować do tego, z kim nagrywa i to też gdzieś się przebija, no tak jak ze Szpakiem wtedy, no jak nawet jak były Dzieci Duchy, to jednak on, mimo tego, że to już szło w trochę innym stylu, to Paluch jednak dalej gdzieś potrafił się dopasować. Szymi Szyms. Ciekawa mega. Postać też. To jest ciekawa postać, ja ostatnio sprawdziłem jego, wiesz, tak prześledziłem, wiesz, jak tam na Instagramie, wiesz, z fanbase'em, jak wyświetlenia idą i jestem w ogóle niemile zaskoczony, jak ten gość jest niesprawdzany, bo wiesz, to jest chłop, który nie wiem ile lat temu już wypuszczał z Reto czy z Borkiem Amerykańskie Fury na przykład. Tak. Wiesz, on na scenie już jest dosyć długo, a jest strasznie jakby niedoceniany, a w Młodych Wilkach leci. Bardzo dobrze. I na tym finalnym numerze i na tym numerze w Sześć Głów też, Młode Wolfy, także też leci, no i no mega mi się podoba jego flow, wiesz, mega mi się podobają jego numery, dlatego jestem zdziwiony, czemu jest niedoceniony, tak bym go nazwał trochę. No a Feno tutaj? Feno, stary, specyficzny strasznie i w ogóle nie siedzi mi ten jego styl, ta jego zajawa, ale w numerze finałowym, no to moim zdaniem jedną z najlepszych zwrotek dał, także tak mi się wydaje. Kontrowersyjna zwrotka, ale... Wiesz, flow, tak jak on to poskładał, kontrowersyjna zwrotka, ale wjazd ma z***y, nie? Leci też fajnie i spodobała mi się ta jego zwrota, ale no nie moja jazda w ogóle, nie? Ten jego styl. Teraz gdzieś tak pokrótce, szybko, Berson? Żel beton z tym mi się tylko kojarzy, nie? Wiesz, tak nawija, tak ma ten swój taki, że... Żelbę! I nawija. No nie jest to moje. Dla mnie to jest takie, wiesz, opakowane w jedno pudełko, idzie i leci. Ja też mam wrażenie, że Berson w każdym utworze używa cały czas tych samych słów. Stary, no może nie... się mylę, ale gdzieś tak uważam, że Żelbet solo, spółka z OO. No cały czas to cały spółka z OO. A Gwerilla, to jest ciekawe. Gwerilla to jest ciekawa postać, bo on już jest dosyć też długo. Tak. Był jako też producent, tam przy na przykład płycie Mariny bardzo się udzielał. Mhm. A on też u Kstyka występował bardzo on często. On się ogólnie kojarzy tylko z produkcją. Stary. Tak, ale gdzieś tam, ale ja... Nie byłem zachwycony. No ja też, nie pamiętam. Nawet, tym bardziej, jeśli on posiada taki wachlarz umiejętności i to gdzieś się... Janusz Walczuk, uważam, że tutaj tak samo jak Chodak wykorzystał ten swój czas antenowy. No to sam zabieg, stary. Puszczał ale bardzo dobrze. Młode Wilki, solowe numery, zapowiedź płyty. Janusz Walczuk to twój nowy idol. Wszystko tam się zgadzało. Ten offside, piłkarski numer, gdzie ja na przykład jestem
mega przeciwnikiem piłkarskich numerów albo stricte, nie wiem, na przykład jakichś motywacyjnych czy takich rzeczy, to offside para się tym futbolem, ale to jest też opowieść o czym innym. I pozdro dla kumatych, bo nie wiem, czy wiecie, pas i offside to jest nie tylko zagadnienia piłkarskie. Dlatego Janusz, fajnie ten numer i siada mi bardzo i ogólnie Janusz się na scenę i mega dobrze sobie radzi, dlatego szacun dla niego. Też patrząc na to, ile lat jest w SBM, tak, jaką tak. pracę zrobił i... W ogóle jak on się rozwinął, jak on mi podsyłał numery jego rok temu nawet, czy pół roku temu, te numery, mówię spoko, ale a teraz? Stary, no... I na koniec przed przerwą zostawiłem sobie wisienkę na torcie Młodych Wilków. Truskawkę. Mamy truskawkę. Truskawkę teraz widziałem niebieskie, włosy ostatnio czerwone. O nie. Ja jestem tutaj cukier. No ja nie wiem, co mam o tym powiedzieć, bo ja wiem, że w każdej edycji był ktoś kontrowersyjny, ktoś, kto nie pasował. Potrafił on się jednak gdzieś przystosować. No ten gość, to z całym szacunkiem, nie siadł mi totalnie. Stary, no przystosować, stary. On dla mnie... Ja nie znam żadnego jego numeru, ale on nagrał w Młodych Wilkach 3 zwroty tak. I dla mnie on nie umie nawijać, stary. No co on tam gada, może nie co on tam gada, tylko w jaki sposób on to nawija i jakie tam są rymy, jak to jest poskładane, stary. No dla mnie nie wiem, czy nie najgorsza osoba w historii, jaką... Nigdy nie miałem takiego problemu z kimś, żeby słuchać i po prostu miał ten czycie wiesz, słucham i mówię, no nie mogę tego słuchać, a rzadko mam takie coś. A ten gość po prostu mi działa na nerwy tym, jak nie mam nic do jego wyglądu, nie mam nic tam do jego, co on tam ma na bani i tak dalej, ale po prostu on dla mnie nie umie rapować. No życzę mu dobrze, że może wyda zaraz płytę, zamknie mi mordę, ale no stary, dla mnie to jest... Biorąc pod uwagę też, fatalnie. Kto był... Nie podobał mi się w ogóle. Kto były jakie możliwości, słuchając nowego Moliego na przykład. Na przykład. Tylko nie wiem, czy... No przecież nie, no bo tam też jest... Był wcześniej Moli, bo był też w starterze wykorzystywany, tak, więc tak. To mogło brać można było dać uwagę. Moli, nie no, Moli Kocur, nie? Plus więc... ile więcej raperów jest, jest mnóstwo, czas. Stary. Mnóstwo jest, wiesz, z undergroundu raperów i totalnie nie rozumiem... No ale takie no, ale wybory. To, no, ja my nie wybieraliśmy. Niestety, może jak Popkile poprosi, no to w przyszłej edycji gdzieś... Kogoś możemy wam podrzucić. Zasiądziemy no. W gremium. W komisji. Zrobimy sobie szybką przerwę i zaraz wracamy do państwa. Uważam, że też nieodłączną gałęzią muzyki, hip-hopu, rapu jest na pewno freestyle. Ja też wiem, że jesteś osobiście wielkim fanem freestyle'u. Team Koro? Team Koro aktualnie. Aktualnie? Kiedyś, a wcześniej? Kiedyś Team Filipek chyba. Tak? Freestyle, no. No i właśnie chciałem się zapytać o to, czy lubisz to śledzić, czy śledziłeś, czy... Tak. Ja wiem, że nawet przed pandemią gdzieś miał się odbyć jakaś bitwa, na którą miałeś bilet tak, gdzieś stary. Tutaj, to było o Kostrzyn, to czy... To była bitwa o... Nie pamiętam. O Tamę chyba. Coś takiego. To było w Tamie, tak, stary, tak. Na pewno, ale... I miało być właśnie, miało być Koro, Filipek, wszyscy mieli być, nie? Więc ja jak najbardziej w ogóle w czasie pandemii obejrzeliśmy ze Skrzypą i tam z Szulcem chyba wszystkie bitwy stare, freestyle'owe, stare, nowe. Więc mnóstwo tych bitew oglądaliśmy, mega zajawa. No i szkoda, że nie udało się pójść, bo to na żywo zobaczyć, jak te pancze lecą, to na pewno... A masz jakąś taką swoją ulubioną bitwę? Wiesz co? Mam chyba... Chyba moja ulubiona bitwa to jest bitwa dwójkowa. Filipek, Bober i... Pierdolce. Pierdolce, tak. To, jedna, to na pewno. I jeszcze bitwa, gdzie był sędzią, był ten... Kubańczyk, co tak się dziwne reakcje, bo bardzo tam skakał, latał, tak, się pchał pokładał na pierwszy tle, no Jezus Maria, no. Ale tam był Kas? Tak. Kontra... Nie wiem, to nie był Koro w finale. Kontra Koro, stary. W finale, tak. I tam Koro ogólnie południe. Wygrał, stary, ale tam nie wiem dlaczego, bo ostatnim punchem on tam dobrze się odgryzł. KFC jakoś pamiętam. Ale stary, takiego. W ogóle nie powinno być tych dogrywek, znaczy chwała Bogu, że były, bo było takie tam, tak się jechali fajnie. Ale dla mnie Koro wtedy wygrał i to jest też jedna z moich ulubionych bitew, Koro Kas też. Ja tak powiem, że tak troszkę żartując, jedną z takich bitew, którą najbardziej pamiętam i ulubioną, nie wiem, czy kojarzysz, Syn Młynarza kontra Kałach. To też jedna z moich ulubionych bitew. To nie jest dla panów freestyle'u, to jest bardziej nie. Jako rozrywka. Rozrywka, tak. Bardzo, bardzo duży dystans, ale no znakomita. Znakomita bitwa Syn Młynarza. Ojej. Znaczy ja w ogóle, świetne. Jak ktoś zobaczy Facebooka Syna Młynarza i te posty, to jest no, zbyt mocne, ale też bardzo lubię Koro kontra Filipek z bitwy o Kostrzyn, taka nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę, ale
co on tam mówi, na przykład pozdrawiam dla legendy Milu na przykład, gdzie wszyscy się spodziewają już tego. Filipek tam już jest obiegu wypadnięty. Tak. I tam Koro go zjadł strasznie, też lubię. Ale też pokazał tą dobę, że Filipek jednak miał to i był na tym topie, ale jednak, że jest dominacja teraz Koro. No Koro, generalnie team, jakby ze wszystkich freestyle'owców dla mnie Koro jest najlepszy w historii w ogóle. Tą przekminiarkę i to, jak on w ogóle kontroluje stary przebieg wydarzeń całej bitwy, to niesamowite jest. No, jest gość. Wiem, czy z Milanem pamiętasz? Mordo chyba odbijać się obraz w okularach. Tak. Tam kto się by nie prół do niego, to on wyjdzie z tego zawsze i jeszcze mocniej go pociśnie i nigdy, raczej rzadko coś ma pisane, zaraz się odpowiada na bieżąco, więc no przegość dla mnie, nie? No tym bardziej uważam, że Koro już mógł tam przed tym, zanim został mistrzem, mógł wygrać wcześniej, ale tam się ta cała nagonka z tym Spartiakiem, nie wiem czy pamiętasz, że on mu pocisnął po tacie czy coś i tam potem a to jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe, bo... Wiesz co, oni wychodzą i jednak oni wszystko sobie rzucają, wiedzą, że to jest jakby spektakl, to się dzieje tu i schodzą i okej, ale... Ale cisną się po dziewczynach, gdzie niektórzy mają dziewczyny. I nagle ma problem, że ciśnie mu po ojcu. No freestyle to jest freestyle, stary. Albo ciśniemy się sobie, albo nie ma zasad, albo wprowadzamy zasady, a nie ma ciśnięcia po mamie, albo po tacie, stary. Tak. Znaczy wiesz co, tam to było najsłabsze chyba to, że nagle się wszyscy przeciwko nim nastawili. Inni zawodnicy, publiczność, sędziowie nagle zaczęli wiesz, te miny robić, chować. To było słabe jednak, nie? Gdzie też stary, on pocisnął mu od ojca, a ten odbił. On odbił jakby wiesz, żaląc się, że stary, no... Nie jaja, nie? A nie tam się udzala za sobą, stary. Ja znam mnóstwo osób, które, wiesz, mają, czy nie mają rodziców, czy mają jakieś różne perypetie, ale stary, to jak to cię boli, no to nie poruszaj tego publicznie, wiesz, mordo, no co ty? No, takie moje zdanie. Znajdę. Tak już jest, ale mówisz o różnych perypetiach i chciałbym tutaj przejść na temat SBM. Mhm. Mówiłem, wszyscy wiemy, że łączą was bliskie kontakty. Ostatnio pokazałeś na Instastory, że dostałeś tą kartę. Fajne, bo to było ile wyświetleń, tak wszystko. Tak. To było mega. I chciałbym się też zapytać o tą przyjaźń, bo to jest jednak przyjaźń. Was łączy przyjaźń. Na pewno z BDOS-em oprócz tej przyjaźni ja widzę w ogóle was bardzo dużo podobnych rzeczy. To jak jesteście wrażliwi, to jak... też reagujecie na sytuację bardzo podobnie, mimo tego, że relatywnie się gdzieś tam późno dopiero poznaliście. Tak, stary, no jakby moja przyjaźń jakby z Borysem, myślę, że to właśnie też między innymi dlatego tak ciągnie mnie do jego muzyki, a go do mnie, bo po prostu jesteśmy podobni. Tak jak wiele razy wspominałem, rap i muzyka, rap i piłka i sport jest bardzo podobny. I jakby kumamy się dlatego, że mamy podobne postrzeganie świata, nie? I tak samo ostatnio, teraz w przerwie zimowej, przyjechał Borys i praktycznie wszyscy z Wajlin 5 z Bydgoszczy i ode mnie też było takich moich najbliższych 10 ziomali, wiesz, i te dwie bandy w ogóle się mega skumały. Wiem, że teraz wszyscy tam między sobą utrzymują kontakty, stąd po prostu, wiesz, normalni chłopacy z Bydgoszczy, normalni chłopacy z Poznania się skumali, bo mają podobne zajawy i tak to wygląda, nie? Więc myślę, że ten tok myślenia podobny i wiesz, też żarty, jakby poziom abstrakcji, o czym można żartować, o czym nie, te granice są mocno, są mega wysoko. Po prostu jesteśmy podobni i często tak jest tak, że często jest tak, że albo podobne osoby mega się ze sobą lubią, się kochają, albo podobne osoby się ze sobą nienawidzą, więc akurat tu się zdarzyło tak, że my jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, no i tak to wygląda. Plus, no ja też mam ten punkt widzenia, bo ja jestem sam z Bydgoszczy i gdzieś pamiętam, jak Borys dorastał, jak ta jego droga przechodziła. No ja uważam, że to nie była do końca sprawiedliwa droga tego, jak miasto go oceniło i tym bardziej... Ja sam Polska, nie? Stary w ogóle. Wiesz co, on miał mega jeszcze w Bydgoszczy, bo Bydgoszcz była bardzo zafiksowana trochę na Bisza, który był wtedy legendą, wiesz, pierwszy wilk ze złotą płytą, młody wilk i tak dalej. I nagle przed gościu, który zaczął powiedzieć, słuchajcie, można to zrobić inaczej. I też to, co was łączy w tym, ja uważam, że to są też ta ciężka droga, ten trud, który przyszliście. Też gdzieś ta droga, zanim ty doszedłeś do tego miejsca, w którym jesteś, to co cię tam spotkało i też Borysa i to wszystko na was pewno, łączy. Na pewno, stary. Ale oprócz tego też, no przecież jest Janek Rapowanie, jest często, tak jak gdzieś słyszę, Mata i tak dalej, gdzie jednak macie te bliskie relacje. Wiesz jak jest, stary, można powiedzieć, że wiesz, Borys to jest mój przyjaciel dobry, Janek to jest też mój przyjaciel, bo
stary, często już teraz nasze te relacje też teraz się pogłębiły się. Mata to jest bardziej mój znajomy, no bo to dużo razy z nim nie widziałem, ale też bardzo polubiłem go, ale no tak jak mówię, czy z Borysem szczególnie właśnie też łączy mnie ta droga. Właśnie ten wszystko mamy podobne, jeśli chodzi o nasze pasje, wiesz, te pasje jakby i to, co w nich, to, co dzięki nim zyskaliśmy, wiesz, jakie cechy, jakie doświadczenie życiowe i tak dalej, to myślę, że to nas do siebie zbliżyło. I na przykład Janek jest kompletnie ode mnie inną personą, on jest stary, strasznie ułożony, strasznie grzeczny, w ogóle no uwielbiam gościa, ale na przykład jest bardzo ode mnie inny, no ale to też masz tak samo, że jak czasami, wiesz, yin yang się ze sobą łączy, nie? Więc też z Jankiem też jakby Janek mnie wprowadził w ten świat rapu, stary, SBM i tak dalej. Od Janka się wszystko zaczynało, więc no tak to wyglądało. I teraz po tych no, latach, już można powiedzieć, do 2-3 lata, jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. No właśnie mówisz yin i yang. Nie uważasz, że Solar i Białas mają taką, stary, no taką czutkę do tego jednak, kogo dobrać? No bo powiedzmy sobie szczerze, SBM no to jest na dzień dzisiejszy moim zdaniem najmocniejsza i najlepsza wytwórnia, przynajmniej no hip-hopowo, rapowa w Polsce. Wiemy, że są Majersi, Sony, Def Jam, którzy gdzieś tam próbują. Quality. Ale mimo tego wszystkiego ja uważam, że SBM to jest jednak to, kto takie standardy wprowadza i świeżość. SBM Starter, White, Janek, Mata, Molly i ja. Wiadomo, Janusz Walczuk też brał udział jako Yahoo, było wiele innych, ale nawet Szczyl, który był. Szczyl jest. Jednak mocno. To pokazuje, jak oni wyłapują te osoby, tak. I jaką one później karierę. Tak jak mówisz, Mata pojawił się nagle, go i znikąd, nikt nie wiedział skąd jest, co jest fajnie, nawijał tam. Stary, Biblioteka Trap. Biblioteka Trap się pojawił fajnie, potem Schodki, super, i nagle goś Pato Inteligencję rzucił. No, i w tegoś... ogóle, w ogóle wiesz, no tak naprawdę tak siła labelu tkwi w jego składzie, nie? No jak masz w jednym labelu najlepszego rapera w Polsce Białasa, jak masz najlepszego moim zdaniem artystę Borysa, jak masz BDS-a, jak masz Matę, stary, masz muzycznie nie wiadomo jak uzdolnego, tak, Kasperczyków, masz niezwykle uzdolnego muzycznie White'a, masz Janka rapowanie, który ma też rzesze fanów, stary, jest świetnym raperem, jest Adi Nowak, stary, no jest takie, wiesz, takie nazwiska, takie ksywy. Jak to się łączy, to jest ogromne. Plus nie możemy zapomnieć o Lanku. Lanek, no stary, właśnie to, przede wszystkim... Gdzieś wiesz, to wszystko łączy. SB, stary, w ogóle nie wspomniałem o Solarze, ale Solar teraz działa bardziej jako menadżer, tak. Już nie jako raper, jak sam też wspomina. Lanek, który jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym producentem w Polsce, jest związany z SBM po prostu, to jest część SBM labelu, to jest, już myślę, można powiedzieć, część też 2.1.5. Więc no stary, no to działa tak, no też masz DJ Johnny, stary, no Szyman. Szyman, wszyscy, którzy tak. Tworzą. Ja uważam, że Solar i Białas mają bardzo dobre, bardzo czutkę do ludzi. No i wiedzą, kto będzie oprócz tego, że wiesz, pasował do tego. Stary, to po prostu FSB mi się daje, że to jest, bazuje na relacjach, nie, międzyludzkich. Rodzina. Dlatego to tak wszystko wychodzi, no bo inaczej pewnie jest w innych wytwórniach, a SB ma na to taki patent i to wychodzi bardzo dobrze. No i też ciekawym tutaj zabiegiem jest to, że Białas, tak jak powiedzieć, najlepszy tekstowo raper na pewno w Polsce, wywodzi się DTK. Z freestylu. Tak, z freestylu, gdzie jednak to też widać, no Quebo też, Quebo, który też no naprawdę freestyle. Karierę zrobił ogromną, też z freestylu i to też pokazuje, ile i jak te drogi przechodzą. No Bober chyba był takim ostatnim przykładem, kto z freestylu wszedł tak, no Filipek i Bober, gdzie tak na scenę weszli i gdzieś swoje płyty. No ale jednak uważam, że tutaj SBM jest najmocniejszym graczem. Dla mnie to jest zdecydowanie największy. Na rynku. Tak. I tutaj teraz chciałbym, żebyśmy sobie przeszli może też od tego SBM, oczywiście pozdrawiamy cały SBM, kibicujemy dalej wszystkim. I tutaj bym chciał, żebyśmy przeszli sobie trochę na płyty, które gdzieś wyszły w tym momencie. Płyty próbowałem dopasować tak gdzieś do naszych gustów, żebyśmy mogli też coś o nich powiedzieć. I też o tych nadchodzących gdzieś. Ja mam takie swoje topy nadchodzące, na które czekam. Też jestem ciekaw, na jakie ty płyty oczekujesz. Z płyt, które wyszły, możemy gdzieś pokrótce, nie musimy się rozpowiadać. PZ Muzyka Współczesna. No, mocna płyta, bardzo na pewno mocno. Stary. Mimo, tym bardziej że... o te nowe utwory, ten extended version, gdzie tam jednak tam bodajże Abi był. Tak, jakby ja na przykład
To pewnie wiele osób mnie zaraz tu dojedzie, zadusi. Ja nie jestem stary mega jakimś Tajewkowiczem ani fanem PZ-a. Wiadomo, znam te wszystkie klasyczne płyty, znam te utwory, ale ja go tak mocno... Ja też nie, to nie są też moje czasy mega, nie? Ja ze starszych raperów najbardziej słuchałem Górala stary, z tych starszych. A Beton Fest z Bedim? Beton Fest, to jest, miałem na Spotify, to jest jeden z numerów, które najczęściej otwarzałem, bo mój, wiesz, raper z dawna i mój raper ulubiony z teraz, stary, połączyli siły i taki numer wyszedł, że koniec, więc PZ ja aż tak mocno nie sprawdzam, ale no wiesz, szanuję muzykę, ta Magenta jest super i tak dalej. No, uważam, że kompletnie jest muzyczna, że to, tak. to PZ chciał. Kizo Poseidon. Wiesz co, ja nie mogę powiedzieć, że nie lubię Kizo, bo te jego bangery są fajne. Ja nie powiem, że to nie jest muzyka, która w aucie fajnie leci, ale nie jestem mega jakimś zajawkowiczem, wiesz, tego patentu, który już jest cały czas mielone o wiesz, cały czas fury, stary, nie miałem. Kiedyś nie miałem teraz. Kiedyś nie miałem, teraz mam, co jest memem w ogóle. Kiedyś smacznej kabusi. Fury, wiesz, złoto, stary, pieniądze i jedzenie, nie? I to tak się kręci. Te numery niektóre są fajne, ale ta płyta jest niezła, ale przesłuchałem ją, sprawdziłem, ale nie wrócę do niej, o tak powiem. Nie? Ja się boję, że Kizo w pewnym momencie wyczerpie ten swój zasób. Ten, wiadomo, że jeśli będą cały czas takie bity, bo te bity jednak bity, są też roboty, stary, bardzo dużo robią tu pracę. W ogóle do fitness bit zrobił Lanek na przykład, tak. Nie? No i tam Trill Pim też. Tak, fajnie poleciał. Fajnie. Tak. Trzecia płyta, myślę, że pewnie najbardziej kluczowa z tych wszystkich, które tutaj mam, ale to jest Rewolucja Romantyczna. Rewolucja Romantyczna to jest w ogóle... BDS i Lanka oczywiście. Tak, BDS Lanek, Rewolucja Romantyczna. Stary, ta płyta jest... To w ogóle ja bym jakby oddzielił to od... Ciężko mi w ogóle się wysłowić na ten temat, w sensie chodzi mi o to, że to nie jest płyta, która, wiesz, sobie może wpuścić w każdym momencie, stary, nie? Ani, wiesz... Płyta, że może sobie siedzieć i to leci w tle, stary, nie? To są zupełnie inne emocje, zupełnie inne rzeczy. Ja na przykład też tą płytę, no już miałem dawno, dawno temu, już jak ona wychodziła, ja ją znałem na pamięć. Więc stary, ja uwielbiałem sobie słuchać ją wieczorem sam w aucie, czy ze skrzypą, stary, się zamknąć w chacie i godzinę słuchać i nawijać razem te emocje. Pamiętam na Sylwestra po prostu byliśmy tam z ekipą i nagle się po prostu wyszliśmy i zamknęliśmy się w pomieszczeniu i całą płytę i sobie jedziemy, wiesz, i to są emocje, nie? Ta płyta to są emocje, nie każdy, to nie jest płyta dla każdego na pewno, to nie jest też łatwa płyta. I wiesz, i mi się wydaje, że ją trzeba zrozumieć i te emocje, które Borys tam przedstawia, te bity, które Lanek zrobił, to jak ona jest spójna ze sobą cała i jak to wszystko wygląda, no myślę, że to jest niedoceniona płyta, nie? Bo jest naprawdę świetna i no mówię, to nie, po prostu nie jest płyta dla każdego, tak jak Smoki były trochę inne, bo myślę, że tam więcej po prostu mogło znaleźć odbiorców, ale Borys też o tym powtarzał, że Rewolucja Romantyczna to jest to, co on teraz czuje, on siebie daje na papierze, on daje siebie i nie zwraca uwagi na wyświetlenia, które tak, ta Rewolucja też zarobi gigantyczny sukces, no bo po prostu Borys jest świetnym i Lanek są świetni artyści, ale myślę, że to nie jest płyta po prostu dla każdego i jest mega inteligentna i jest też osobista, nie? To znaczy ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja uważam, że ona jest emocjonalnie kompletna. Tak. Ona jest emocjonalnie kompletna. Tam słuchając na przykład utworu Toast, możesz sobie pobujać się, fajnie się pobawić. Jednak później jak zejdziesz trochę niżej, gdzie jest Vivienne, City Boy. Intro Doda. To jednak... To nie są numery, które wiesz... Bangla, nie? To ci tak. Nie bangla, ty nie zapamiętasz tego, stary, to nie są rzeczy, które ty zapamiętasz i że ci od razu wchodzi, tylko ty jakby studiujesz tą muzykę, nie? To jest... Plus fajne, mi się bardzo te wstawki z tymi dziećmi z Niewieścina, no, bodajże. No, to Bydgoszcz jest... Niewieści, to jest jednak, jeden z takich... Jednak. Ja w ogóle nie kumam czemu, bo nie widziałem, znaczy też nie sprawdzam, aż coś teraz na bieżąco tych wyświetleń, ale no Bydgoszcz Niewieści to jest niesamowity utwór i tam też jest te flow zmieniane. I tam też te flow, on leci tam tak samo. To jest coś na zasadzie patoreakcji, z tym zmianę flow z tą zabawą. Ja bardzo żałowałem, że Bydgoszcz Niewieści nie wyszła jako zapowiedź tej płyty. Myślę, też uważam, że... Bardzo żałowałem tego, bo to jest takie trochę... Tam jest najwięcej opowiedziane o tym, co się działo u Borysa w czasie, kiedy go nie było, jakby na solowych numerach. I bardzo żałowałem, bo jako zapowiedź pierwszy numer to był...
Przypomnij mi. Intro. Nie, w sensie intro jest, jako, ale jako pierwszy numer single, który wypuścili. Drugi, jakby historia się łączyła. Rewolucja Romantyczna. Rewolucja tak. Romantyczna to był pierwszy numer. To już w ogóle jest tak. Takie... On tam praktycznie mówi, nie wiem, to nie jest w ogóle muzycznie takie, wiesz, ale... To też jest taki, no, ale Chrome Hearts potem też, bo gdzie to jest w ogóle mój ulubiony numer, bo ja to usłyszałem stary w lato w Niewieścinie, jak on mi to puścił. Proszę, tylko nie, żebyś nie, wiesz, nie by, żeby to było na płycie, żebyś się rozmyślił, bo to jest kapitalne, nie? Po prostu Chrome Hearts, chromowana bereta, ale właśnie żałowałem, że ten Bydgoszcz Niewieścin mi to najbardziej pasowało do tego, żeby tym zacząć, ale no, zrobili inaczej, trochę też wyszło dobrze. No i tyle. No i to jest też fajny teledysk, gdzie jednak jest slepione z tego snippetu, jak ci ludzie się tam bawią. Tak. No ze skrzypą, jest, przyjemność wystąpić. No to jest chyba, to ostatnio widziałem na Spotify, że też tam zrobi największe wyświetlenie. Tak. Chyba, także tam mega. Nie wiem, czy na YouTubie też nie jest to chyba tak, wiara jakby najbardziej na ten toast. Ten NBP jest numerem takim, do którego taki bangla fajnie, można się pobawić. Moi ludzie z Kuksonem, w ogóle Kukson to jest, kurde, Kukę, no wydaj tą płytę, chłopie, bo złe towarzystwo z Molim, co ten gość lata, co on jest raperem, co on jest artystą, muzykiem, wrażliwym człowiekiem, mega szacun. A będziemy się spodziewać płyty? Będziemy, Kukiego? Na pewno. Znaczy, no, od 3 lat się spodziewamy, ale co mogę powiedzieć. Przechodząc no, też do płyty, w której BDOS miał swój duży wkład, czyli zremiksowany, zremasterowany Ace, gdzie jest Ace? Tak. Ja to nawet widziałem, że w szatni ile razy, gdzie tam gdzieś nawet tak. Lubo podłapał no, i chodzili, że te utwory... Sprawdziłeś całą płytę z wszystkimi remiksami? Tak, praktycznie całą, bo tam też i był Szpaku, nie? Też Szpaku, co tam leci. Runi się mówi, Jezu, świetne. Z Avim też był numer. Już teraz aż tak, bo sprawdziłem całą. Ale to też było tak, ja też uważam, że przy tej płycie to był chwilowy mega boom. Tak. Jak wyszedł klip z Borysem, nagle wszystko. Później teraz już trochę ta płytka gdzieś osada, bo jednak fani Ace'a dalej go słuchają z tamtych. Tak, ale najlepsze dni, no mega dobry numer i to jak Borys tam leci, jak... Taki oldschoolowy raper, stary. I ten teledysk, jak jest dalej. Zabiorą ci telefony i dywan, że się wrócą. A, świetne. Mała, wybacz. Wywołałeś Szpaka i Szpaku i Różowa Pantera? Szpaku, Różowa Pantera. Też moim zdaniem niedoceniona płyta. Bo ogólnie chętna Szpaka, głupota. Ale Szpaku jest, stary, genialnym raperem. Dla mnie to, jaką on drogę przeszedł też do tego, w którym miejscu jest teraz. Ma własny label, stary. Ta płyta, jak wyszła, ja do teraz mnóstwo numerów z niej słucham, ale... To jest płyta, którą ja też sobie włączam i leci od pierwszego numeru do ostatniego. I ta płyta dla mnie jest znakomita, wiesz, tam przez utwory Bal, czy Potwór. Albo Wino z Dziarmą. Czy Wino z Dziarmą, stary, czy... Mów. Też był taki numer, który mi bardzo siadł. A czekaj, zobaczę sobie, bo... Miś może tam no, było. Miś też jest fajny, ale czekaj, żebym powiedział po prostu ten numer, o który mi chodzi. Bo tam też ta płyta nie jest długa, nie? Nie 11 10, utworów 11 plus utworów, Hot 16 Challenge. Gdzie stary 5 chyba było opuszczony wcześniej, więc jakby tylko 4 były. No tam nowe. Wino z Dziarmą, bo nie było bodajże. I Misia nie było. Bal, Potwór, Wino. Numer stary MPC. Chodziło mi o MPC, tak, ale numer ale zły. Ale tam historia w tym. Numer zły ze zdechłym osą. No ja. A to jest ciekawa w ogóle postać, zdechły osa. Zdechły osa. No. Na koncercie PZ-a na Torwarze to jak, nie wiem czy widziałeś. Nie widziałem. Nie widziałeś? Tam było tak, że jak PZ w tym Gorzka Woda zaprosił wszystkich na Torwarze na koncert i tam był Soku i tak dalej. No z młodego pokolenia było Co Chodzi, Janek, był zdechły osa i Oki. No i zdechły osa się tam wywiedział, bo chyba zestresował na koncercie czy coś i w ogóle zapomniał tekstu, coś, okay. Rzucił słuchawkę, poprosił o ręce w górę i chciał stage diving zrobić, no ale PZ-a odbiorcy są troszkę inni, gdzieś popłynął, stwierdzi, dobra, schodź na dół i tak się, to ci potem wyślę, okay. to jest taka ciekawostka. Ale numer ze Szpakiem, stary, znakomity, i Szpaku to, co tam zrobił, świetne i tyle mam do powiedzenia. Żabson Ziomalski mixtape? Wiesz co, no to jest płyta, wiesz, jak sama nazwa mówi, to jest mixtape i tam wiesz, to nie jest płyta, do której ja będę wracał i jej słuchał, ale ja uważam, że jest to po prostu mega rapowe i jakby podejście do całej sprawy, wiesz, że to tam praktycznie wszystko leci na freestylu, że tam jest dużo zabawy treścią i formą. Jest wiele numerów, które ja sprawdziłem, więc i ten numer, gdzie jest teledysk tam w śniegu taki.
Tak, bardzo chciałem cię, też jest mega mi siadł. Więc jakby no, tam jest też wiele numerów, które po prostu sobie przewijam, bo nie wiem. Mi ta no... płyta, muszę powiedzieć szczerze, że do końca nie siadła. No bo to jest stare takie... Takie, jakby on z dnia na dzień chciał wszystkie te po prostu utwory, Dalozaku, które mu się wiesz, podobają. Na pewno wiesz, czy nowe płyta Interna Ziomal, czy tam te... nowe dźwięki, co był no, ten... No tak, utwór. To nowe dźwięki mi się od razu ten, ale te wcześniejsze płyty to widać, że to jest bardziej przygotowane, a ziomalski miks, no to widać, że to jest zabawa i... Taki miał na to pomysł, tak tego potrzebował jako artysta i moim zdaniem spoko zabieg, nie? A powiedz mi, Problem Fight Club, jaka ostatnia płyta? Taka Problem Fight Club, świeża... No ja jestem fanem, stary, ja jestem totalnym fanem Problemu, ja uważam, że to jest... też Oskar jest jednym z najlepszych raperów w Polsce i Steve jednym z najlepszych też producentów. Stylowym, najbardziej jednym tak. ze stylowych raperów. Ja w ogóle byłem Oskar. Na koncercie Problemu w Katowicach, dla mnie to był totalny tam było z 5000 ludzi. Świetne w ogóle, świetne wspomnienie, ale no płyta to jest Problem, stary, no czego oczekiwać, no mm-hmm. zajebista płyta, świetne numery, też mocniej komercyjna płyta niż zwykle moim zdaniem. No puszczą sobie płytę i sobie leci, nie, czy numery właśnie z Paluchem, ten A2, Fight Club tytułowy numer, stary, witamy, zombie. Witamy, tak, też mam też kulanego kolegę. Tego pozdrawiam, więc witamy. No dużo jest tych numerów świetnych, ta płyta w ogóle jest, no Stis na bicie i Oskar jak nawija na tym, to zawsze daje sukces. Tak podsumowując naszą całą rozmowę, chciałbym też zadać kilka szybkich pytań, już się nie rozwodźmy nad tym, ale tak, żebyś też mógł swoją opinię wyrazić. Mhm. Top 3 producentów w Polsce muzycznych. Lanek, ale nie, niech nie będzie, że wiesz, że to jest podium nie, i że 1, 2, 3, tylko top 3 top ogólnie. 3, dokładnie. Lanek Stis i trzeci producent Kubi. Ja mam jeszcze Magierę gdzieś pomiędzy. Magiera, dobra, ale dla mnie Stis, Kubi i Lanek. Najwięcej numerów z ich udziałem, tak. Więc... Top 3 raperów aktualnie? Białas. No muszę dać Borka, bo Borek... Dla mnie Borys jest jakby... Nie chcę go dawać tu, bo dla mnie on jest numerem 1. Artysta top i wiesz, top. Mój jakby mój idol, nie? Więc tak to wygląda, ale Białas, BDOS. No i muszę dać Oscara. Ja jeszcze ze swojej perspektywy osobiście z sympatii Kukona uwielbiam. No ja wiem, ale no, Kukon ogólnie to jest... wchodzi i zbiera wszystko. Tak. Także. Powiedz mi, top 3 najlepsze grupy. Takie grupy, które zrobiły płytę, singiel wydały, mówiłeś Ojo, może Ojo. Okej, w ten sposób. No to grupy, ale też duety mogą być. Mogą no to być. BDOS Lanek, Oskar Stis. I wiesz co, i takim dobrym duetem był Janek Rapowania, Ojciec Nocny. Nocny. Świetny duet w ogóle, dwie płyty kapitalne, więc nie można tego zakończyć. A byś na przykład tutaj też Chillwagon wrzucił, czy Chillwagon na przykład? Nie, ja nie jestem fanem Chillwagonu, stary. Dla mnie to jest... Znaczy, ja nie, tam są fajne numery, wiesz, Małpa czy nie Małpa i te inne, ale no wiesz, Borikso ma smykałkę do takich nowoczesnych rzeczy, do takiego jakby, że tak powiem, biznesu brzydko, ale no czyli Wagon dla mnie to jest taka bardziej, to jest takie luźne wszystko, to jest, wiesz, luz i rap to się łączy, ale no dla mnie to nie jest jakieś takie, a ta, szczególnie ta ostatnia płyta ta czyli Wagonu, no to w ogóle, nie, mi w ogóle nie, w ogóle nie. A powiedz mi, Taco czy Quebo? Quebo. Czemu? No bo Quebo słuchałem mnóstwo, a Taco przed Somą prawie nie słuchałem, stary, tak? Bo wiesz, Taco opowiadał o tych o warszawskim życiu, o życiu studenta. Trójkąt wiesz, warszawski, stary, marmur. Co ja mam do Warszawy i co ja mam do studenckiego życia? No nic, nie? Więc jakby nic mnie z tym nie wiąże, więc no Quebo nawijał raczej różnorodnie, czy o podróżowaniu, stary, czy... nie wiem, jak to Quebo, Avengersi jacyś, stary, o piłce nożnej. No wtedy jak Zeripę jeszcze tą Biała starą, tak. Z Tombem, Open Bary, inne Vladimir rzeczy. Vladimir Putin, tak. W ogóle, no więc jakby Quebo słuchałem, sprawdzałem zawsze. No ja nie dałem Quebo do topki. Do topki. No, to też, top 4 i Quebo na chwilę też tam jest oczywiście. No. A powiedz... jeszcze Maty też nie dałem nigdzie. Gdzie Maty ciężko, też jest mega ciężko. Też trochę sympatia mi też podpowiada, ale no to też ma takie, bo no. A Saproki czy Travis Scott? Bo Saproki. A Saproki. Praise the Lord. Ja mam Praise the Lord. Gdzieś tam. Słucham Praise the Lord. A Praise the Lord. Mam Praise the Lord wytatuowane na plecach, więc... Chociaż Travis też robi ogromną robotę. Travis jestem mega fanem, stary, ale
Ale A$AP Rocky... Szkoda, że już od prawie 2 lat nic. Ale te numery starsze, wiesz, czy Praise the Lord stary, czy ten numer, nie wiem jak to jest, Fuck Coco. Babuszka Polis, też jest takie. Enemies, tak. Fake Holes, też jest Babuszka. No i na przykład z G-Eazym taki mają tak, numer. Tak, tak. No nie no, A$AP Rocky, geniusz. Raper, pan raper, ale też A$AP cenię za ten numer Praise the Lord, który jest w ogóle dla mnie stary, uwielbiam, jeden z najlepszych numerów. Dla mnie to jest numer 10 na 10, nie? Po prostu. Czyli jakbyś miał wybrać jeden single z wszystkich singli z utworów zagranicznej sceny, to byłby Praise the Lord. No. Pucha, na sam koniec Klemerski, taki producent z Bydgoszczy, przygotował 5 swoich bitów, których chciał, żebyś ocenił i wybrał jeden najlepszy. O. Z nich. No to dawaj. Poprosiłem gdzieś, żeby te bity były bardziej w takim guście drillowym, trapowym, rapowym, więc jestem ciekaw twojej opinii i zobaczymy, co z tego dawaj, będzie. dawaj, ale jestem ciekawy, stary. Dobra, zaczynamy z pierwszym bitem. Gotowy? Gotowy. Dobra, to był pierwszy. Pierwszy, no. Co bardzo sądzisz? No mega. Mega i widział, ja na przykład mam w notatkach dużo takich linijek i bym dopasował do tego. Taki taka melancholika sobie leci. Fajnie, bardzo fajnie. Numer 2. No to taki deal będzie, już coś mi się daje. No. To, to musiał jakiś kody musiał tu nawijać, stary. Tu będziemy numer 3. Numer 2, muszę pamiętać, czekaj, ja sobie będę zapisywał, żebym mógł coś powiedzieć. Dobra. O nich. Jedynkę puścić jeszcze raz, czy? Nie, pamiętam, teraz trójkę może dać. Uwaga, numer 3. Dawaj. Numer 3. Zapisujesz coś? Czwórka? Czwórka, proszę. Moim zdaniem, mój faworyt. Czwórka? Tak. No, poka. Yo. Też drill. Daj piąty. Ej, możemy się tak umówić, że ja mogę, bo ja możemy mam w notatkach, że mogę stary pod ulubiony, pod ten, który jeden wybiorę, to nawinę pod niego coś. Dobrze. Dobrze. Co robimy? Uwaga, numer 5. No. Fajny. Też taki. A puść mi jeszcze raz pierwszy. To jest pierwszy? Tak. Sample mi się podoba. On sam gra na gitarze. Ta? Tak. Co ty gadasz? Raz, dwa, trzy. Pierwszy mi najbardziej siedzi. Pierwszy stary. Siada? Pierwszy mi czy najbardziej siada. Chciałbym wybrać z tych 5. Czekaj, ja się przygotuję do tego pierwszego. Zrobimy teraz cięcie. Proszę Państwa, tego nikt się nie spodziewał. Tylko u nas Puszka na bicie Klemerski. Freestyle. Jedziemy. Jadą. A, yo.
wbijasz pony mi w plecy, daję mu rękę na włosy. To tylko pierwsze linijki, a ty już wiesz o co chodzi. Nie nazywaj tego miłością, typie. Łóżko jak łódź, a ona to nie typie. Słuchaj, muszę się zbierać, I've got some business to do. Zakładam na siebie bluzę, schodami schodzę na dwór. Ale zimny styczeń, szkoda, że nie palę. Dobrze, że wyszedłem, bo kocham tylko mamę. Bo kocham tylko tatę, bo kocham tylko braci. Me acompaña cuanto canto mi canción mariachi. Bo kocham tylko babcię, bo kocham tylko dziadka. To o miłości, którą w sercu mam. Opowiastka, opowiastka, yo, to opowiastka, opowiastka, Lubię szybkie akcje, no bo szybko biegam. Slalomem tu po mieście, bo nie lubię czekać. Tak jak mój człowiek Kierszol, śmigamy Setra Volvo. Jedziemy zatankować, zalewam piątkę mordo. Szanuj rodzinę, przyjaciół i wszystkich ziomali. Pamiętaj o tych, co byli, kiedy byłeś mały. Pamiętaj o tych, co byli, kiedy byłeś nikim. Ja mam ich blisko, więc mój uśmiech wymaluj, wypisz. Yo, ta. Wymaluj, wypisz. Ja mam ich blisko, więc mój uśmiech wymaluj, wypisz. Pamiętaj o tych, co byli, kiedy byłeś nikim. Ja mam ich blisko, więc mój uśmiech wymaluj, wypisz. I to na tyle. Yo. Proszę państwa, kończymy ten podcast. Ej. Moim gościem był Tymek Puchacz, Pucha. A was zapraszam też na inne odcinki naszych podcastów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.